każdy może być strażakiem, bo bycie strażakiem to powołanie. W Bulkowie odbyły się uroczyste gminne obchody Dnia Strażaka. Rozpoczęła je msza święta w intencji druhów. Strażacy, zaproszeni goście i przyjaciele świętowali 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie. To 90 lat niesienia pomocy ludziom, nie patrząc na korzyści, swoje dobro, często bez słowa dziękuję. 90 lat działania OSP to historia wielu pokoleń, to powód do dumy. Jesteście wzorem do naśladowania dla młodych, podkreśla wójt gminy. Strażacy są z nami na co dzień i być może codziennie tego nie dostrzegamy, gdy jest normalnie, w sensie gdy nie ma zagrożenia, tego zagrożenia nie odczuwamy. My tutaj jako mieszkańcy gminy Bulkowo na podstawie ostatnich lat możemy powiedzieć, że strażacy są nieodzowni, są potrzebni, są niesamowici. Ja jestem bardzo dumny z moich druhów i wszędzie, gdzie tylko mogę, chwalę się nimi i mówię, to są nasi druhowie z gminy Bulkowo. Uroczystość była również okazją do oddania wyremontowanej strażnicy. Było uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie. Remiza ma nowy dach, podłogę jest ocieplona. Cała inwestycja kosztowała ponad 630 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie wyniosło 200 tysięcy złotych. Reszta pochodziła z budżetu gminy. Ten remont był naprawdę konieczny, ponieważ był taki moment, że ta strażnica już była w zasadzie nieczynna, ponieważ konstrukcja dachu była niebezpieczna dla społeczeństwa, dla osób przebywających i nie można było przebywać. Dlatego naprawdę ten remont był konieczny, wyczekiwany wiele, wiele lat. Wcześniej zaczęliśmy własnymi siłami troszeczkę tam naprawiać, ale to było nierealne, dlatego musieliśmy po prostu znaleźć pieniądze na grubszy remont i generalnie tak jak jest to zrobione w tej chwili i remiza naprawdę jest funkcjonalna. Misja strażaka jest trudna i niebezpieczna, ale przez Polaków darzona dużym zaufaniem i życzliwością. I cieszę się bardzo, że coraz więcej mamy możliwości zauważyć ich działania. Są wspierani przez środowiska lokalne, przez wójtów, przez burmistrzów. Powstają wciąż nowe strażnice, coraz piękniejsze. I bardzo mi jest miło, że mogę dziś uczestniczyć właśnie w takiej uroczystości, gdzie mamy okazję odebrać znowu kolejną strażnicę przekazaną naszym ochotnikom. Chyba wszyscy mamy świadomość tego, że funkcjonowanie naszych małych środowisk bez strażaków byłoby trudne. Praca strażaka to duże wyzwanie. Jesteśmy przecież na każde wezwanie, zaznacza komendant OSP w Bulkowie. OSP Bulkowo jest wciągnięta do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od 1997 roku. My jako jedna z sześciu jednostek terenie gminy muszę się pochwalić, że tworzymy taki trzon tego zabezpieczenia przeciwpożarowego, ponieważ jesteśmy wzywani do wszelkiego rodzaju zdarzeń, począwszy od wypadków drogowych, zderwanych dachów, pożarów, nawet do usuwania groźnych gniazd pszczół czy nawet os. Na zakończenie uroczystego spotkania była grochówka i bigos i długie rozmowy z przyjaciółmi.